Andrzej Jakubowski, Dariusz Wysocki z Wolnej Grupy Motocyklowej Suwalsko-Augustowskiej. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Przyczynkiem do naszego spotkania jest otwarcie sezonu 2011, motocyklowego zresztą sezonu 2011, ale do tego dojdziemy. Bardzo ciekawą nazwę macie. Wolna Grupa Motocyklowa Suwalsko-Augustowska. Dlaczego wolna, dlaczego Suwalsko-Augustowska, dlaczego motocyklowa, to chyba oczywiste. Wolna grupa dlatego, że nie ma u nas prezesów, skarbników, książeczek, legitymacji. Jesteśmy po prostu wolni. Kto chce z nami jeździć, siada po prostu na dwa kółka i jedzie. Suwalsko-Augustowska dlatego, że mamy bardzo dużo zaprzyjaźnionych kolegów z Augustowa, z którymi razem organizujemy różne imprezy. I dzięki temu jest Suwalsko-Augustowska. Wróćmy do otwarcia sezonu. Gdzie, kiedy, kto może wziąć udział, jakie atrakcje? No, niesamowite, jak zawsze pewnie przy okazji spotkań motocyklistów, atrakcje to przede wszystkim te wasze maszyny. Co to za maszyny będą? No to będą wszystkie. Wszystkie jak zwykle. Od motorynki? Spodziewamy się na pewno udziału młodszych osób, czyli tej młodzieży, która jeździ na skuterach. Nie ograniczamy się, nie wyrzucamy ich poza margines, bo oni też muszą skądś brać przykład. Te dobre wzory, tak? Nie tylko właśnie tych pędzących ścigaczy, ale też motocyklistów, którzy umieją jeździć według przepisów prawa o ruchu drogowym przede wszystkim. No muszą skądś to czerpać, więc nie możemy ich wykluczyć, nie możemy ich od siebie odciąć, więc na pewno będziemy mieli tutaj od właśnie tych takich podstawowych skuterków, motorynek, przez motory... Już o większych pojemnościach. Nie. Duże, większe, silniejsze, tak? Przez na pewno ścigacze do nas dołączą, bo na pewno ta grupa będzie też. Bo też zresztą jak co roku, no... Przez ciężkie motory turystyczne, no także... Chopery, więc tutaj zostajemy przy tym. Wszyscy, kto będzie chciał przyjść, kto ma... Każdy, kto ma dwa kółka i pędzą one do przodu... Może być nawet stary komar. Może być stary komar. 10 na godzinę to wystarczy, żeby w paradzie wziąć udział. Nikogo nie wykluczamy, wszystkich zapraszamy. Gdzie i kiedy można was spotkać? Rozpoczynamy imprezę 7 maja, to jest sobota, zbiórka na ulicy Korskiego 21, tam przy zespole szkół numer 6 na torze kartingowym. Wystarczy miejsca? No jest tor kartingowy. No w tamtym roku mieliśmy 350 motocykli, znaczy może troszeczkę więcej, bo nam znaczków już zabrakło, więc nie mogliśmy. Nie byliśmy w stanie do końca tego policzyć, bo do ostatniej chwili tak naprawdę dojeżdżali ludzie, więc ciężko było stwierdzić, ile tych motocykli jest, ilu motocyklistów przyjechało. Po rozdanych znaczkach wiemy, że było to przynajmniej 350 maszyn.